Słuchajcie, szybkie do was pytanie. Krótkie, szybkie pytanie, szybka, krótka piłka. Tu już oczywiście wszystko ogarniam. Będę robić filmik i oczywiście tłumaczyć. Wszystko będziecie wiedzieli, co jest 5. Natomiast chcę założyć wodomierz, aby móc odnieść się do ilości energii, którą zabierze zbiornik, w połączeniu z ilością wody, która zostanie przetłoczona. I teraz zastanawiam się nad taką kwestią. Czekajcie, wezmę tylko ołówek, żeby nie pokazywać paluchem. Czy mierzymy ilość ciepłej wody, i ja myślę, że to jest najrozsądniejsze, ilość ciepłej wody, którą pobiera zbiornik, czy ilość wody całkowitą, która przechodzi przez instalację? Moim zdaniem ilość ciepłej wody, która jest rozbierana ze zbiornika. Bo jeśli ktoś będzie brał prysznic, który będzie trwał na przykład 20 minut i ja oczywiście mogę przeliczyć, że deszczownica według producenta bierze maksymalnie 11 litrów, no to wiecie, 20 minut prysznica, ale woda leciała może więcej ciepłej, może mniej ciepłej, wiecie, w zależności jak to tam było ustawione. A tak jak będziemy mieli korelację, że na zbiorniku jest, dajmy na to, strzelam 50 stopni i rozebraliśmy z tego, strzelam 50 litrów, to możemy sobie policzyć, jaka energia została zabrana i możemy to porównać, powiedzmy, z tym, no bo zbiornik jest dwufunkcyjny, więc nie będziemy wiedzieli, ile energii. Okej, byłby potrzebny ciepłomierz. Ciepłomierz byłby najlepszym rozwiązaniem, ale to jest 5 stów, a musiały być dwa ciepłomierze, jeden na CW, drugi na CO, więc bez sensu. Na razie tych pieniędzy nie wydam. Może kiedyś w przyszłości planuję pomyśleć może o jakiejś zbiórce i różne takie ekstrasy poddawać, żeby wam dawać informację jak najbardziej szczegółową. Natomiast wodomierz to jest kwestia tam z uchwytem 120 zł, więc spoko. I ja sobie myślę, że chyba najlepiej byłoby jednak założyć wodomierz tutaj na rurze ciepłej wody. Może jeszcze założę drugi wodomierz na zasilaniu, żeby w ogóle wiedzieć, ile wody przeszło przez instalację. I wtedy na przykład można odjąć jedną wartość od drugiej i zobaczyć sobie, że na przykład kąpiel, to też byłoby fajne, że na przykład kąpiel i prysznic wzięło tyle i tyle wody, z czego tyle i tyle było ciepłej. I to są jakieś fajne statystyki. No najlepiej, gdyby to w ogóle wszystko działo się w automacie i ładowało się do pliku, no ale na razie tak. Więc piszcie w komentarzach, gdzie według was powinien znaleźć się wodomierz. Na ciepłej wodzie czy na zimnej? Moim zdaniem oczywiście na ciepłej. Czekam na wasze komentarze. Hej.